Słuchaj, to co tutaj powiedzieliśmy, poruszymy te tematy gospodarcze, jak to się mówi, kraj się wali, naród kurwa idzie na psy schodzi, tam jest wojna, widzisz jakiś Braunów, jakiś nie kłócą się, wyzywają się od pedałów, od różnych, teraz naprawdę, ja już tego nawet nie chcę, ja już biorę te filmy i puszczę na żywca, to co oni nagrają jest wystarczająco komiczne. Słuchaj, co by się musiało kurwa teraz stać? Co by się musiało stać, żeby te wszystkie środowiska, gdzie teraz pan Wojtek Olszański mówi na przykład, że pan Maciej jest pederastą, tak? Pan Maciej mówi na przykład, że Olszański jest przestępcą, bo takie nagrywają tam. Pan Bustowski mówi, że oni obydwaj tamci poprzednicy są skurwesynami. Znowu na pana Bustowskiego mówi pan Rybak, że to jest kawał chuja. No to tak teraz to się zrobiło. Co musi się kurwa wydarzyć, żeby ci ludzie zatrzymali się i zaczęli się kurwa interesować, że Polska znika. Co się musi zdarzyć? Wiesz co, tutaj akurat musiałaby jakaś pierdolnąć potężna bomba w centrach miast. W każdym dużym mieście w Polsce musiałaby pierdolnąć wielka bomba. Wtedy może by ludzie stanęli i by zrozumieli, że coś to jest kurwa nie tak. Oczywiście zaraz by było na Putina jak zwykle. Ja ci powiem tak, że za późno jest. Jest zdecydowanie za późno. Od momentu, kiedy przyszedł PiS do władzy, od 2015 roku, powstawały kurwa jak grzyby po deszczu różnego rodzaju środowiska oparte na patriotyzmie. I te środowiska wyssały kurwa krew z najlepszych ludzi w Polsce. Bo pamiętam dokładnie nawet za kadencji PO, marsze niepodległości, jak wyglądały. Nie chodzi mi tam o tą agresję, o strzelanie i tak dalej, tylko ile tam było ludzi, kurwa. Ile tam było, wiesz, wiary. I tam wtedy było czuć tą siłę. A teraz, kurwa, te środowiska zostały zinfiltrowane. Przedstawiciel Marszu Niepodległości, Wąkiewicz, kurwa, siedzi w kieszeni PiSu. To wszystko wyszło na wierzch. Więc nie będzie poprawy, bo my nie mamy przywódców, nie mamy na kogo liczyć, bo wszyscy ci przywódcy, którzy teraz są, ci szefowie tych organizacji, to siedzą w kieszeni Prawa i Sprawiedliwości. To na kogo my tu mamy liczyć, kurwa? Skoro ich rola to jest właśnie rola rozbijacka. Oni rozbijają te wszystkie takie grupy, które chciałyby może, wiesz, jakieś zmiany wprowadzić. To nie dadzą rady, bo nie przebiją się. Nie przebiją się, nie dadzą rady. Więc nic nie możemy zrobić. Możemy tylko patrzeć, jak nasz kraj jest nam wyrywany z rąk. Możemy patrzeć, jak obcy się panoszą w naszym kraju. Możemy patrzeć, jak lekką ręką rządzący oddają nasz kraj, czy też sąsiadom za wschodniej granicy, czy też organizacjom za oceanu.